Co jest kunsztem w wydaniu Drag Queens? Na czym polega kunszt dla przeciętnego widza? Ania, o dla co kogoś, chodzi? Kto nie zna i nie zna sposobu budowania tych postaci, jakby odziewania się, oblekania tymi. To zależy, jak na to spojrzysz. Bo z jednej strony oczywiście można mówić o odziewaniu się właśnie i o tym, że to są długie godziny spędzone w charakteryzacji, charakteryzatorni, w kostiumie. To jest wymyślanie jakiejś postaci na nowo. A z drugiej strony dla nas też, jak już znamy tych ludzi trochę i jakby ich też odkrywamy, to też mamy takie poczucie, że to jest właśnie obnażanie się. Okay. Że to jest taki wentyl bezpieczeństwa, gdzie ci ludzie mogą sobie pozwolić na niesienie radości z jednej strony nam, ale z drugiej strony pokazanie swojej kreatywności, wrażliwości.